licznym akcentem serdecznie witają Państwa słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku i społeczność Gimnazjum nr 2. W tym wyjątkowym dniu poświęconym Paniom chcemy w dzisiejszym programie odpowiedzieć na pytanie, co to znaczy być kobietą? Pamiętamy, że spotykamy się również z okazji Dnia Mężczyzn, więc portret mężczyzny w naszym programie również się pojawi. No cóż, zatem serdecznie zapraszamy i życzymy miłych wrażeń. Jestem kobietą. Podobno. Podobno, podobno. Staram się nazwać, przyporządkować, zdefiniować. Zdefiniować, zdefiniować. Podobno świadomość tego, kim się jest, uwalnia. Uwalnia, uwalnia. Dlatego próbuję się nazwać. Zaczynam od podstaw. Więc jestem kobietą. Kobietą, kobietą. Patręczyć, zdradzać, nawet gdy komuś miało to przeszkadzać. Miejską kilo biżuterii, kapelusze takie duże i od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy róże. Chociaż jestem lenia i tak to wiem, że znowu będzie po tej nocy ze mną będziesz jak nie wie, jak nie wie. Ja jestem najpierw słodki niż zimny lód, gdy zechcę, jestem chłodny niby lód. Spojrzenie, jednym mogę unieść cię i nie wiesz, czy to ja mają czy se. Ja jestem macho, nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho, nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, jestem macho, nie kobiety mi wybaczą. Ja jestem macho, nie kobiety mi wybaczą. Nie płaczą, macho. A on ma
Czy ten pan i pani są sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce? Czy ten pan i pani są sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce? Bóg całować każe i prowadzić się do każe. Już naprawdę wiesz, jak tam jest, jak tam jest. Kobiety kochają taniec, więc zapraszamy na chwilę uniesienia w walcu. Panowie proszą panie. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Panowie, mało nam dajecie kwiatów. Tak spontanicznie, zupełnie nie. Ale jest tak, naprawdę. Oczywiście, jak już dostaniecie od kogoś bukiet jakiś... oczywiście, jak już dostaniecie jakiś bukiet z pracy od kogoś, to nie wyrzucicie. Oczywiście, że nie wyrzucicie. Przyniesiecie tej swojej żonce, chyba że zamarznie gdzieś ten bukiet w samochodzie, w bagażniku. Ale żeby samemu tak kupić. Tak spontanicznie, tak nagle, tak jednego dnia. Kobiety kochają śpiew. Muzyka je rozluźnia i relaksuje. Zapraszamy więc na Dancing on My Own. Dance on the corner, watching you kiss her.
Czy zgadzacie się, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa? Przychodzę tu już z dość poważną sprawą i tu nie ma żartu. Mianowicie chodzi o to, że kobieta i mężczyzna, no po prostu tak jest, że kobieta i mężczyzna różnią się. No, ale skupmy się na jednej zasadniczej różnicy, a mianowicie na tym, jak kobieta, a jak mężczyzna rozmawia przez telefon komórkowy. No, to z pozoru ta sama czynność, lecz nic bardziej mylnego. Ja mam tu ze sobą rekwizyt, przypadkowo. I jak zaraz Państwu naucznie, każdy się myli. Mężczyzna traktuje swoją komórkę po ludzku. Dotyka ją, przytula, współczuje, jak mu spadnie. Przytoczę pewną rozmowę mężczyzny. Hello, cześć. Jurek mówi, słuchaj, że... Jak Państwo się domyślają, akcja rozgrywa się w Krakowie. Co tam u ciebie? Posąki, koszuleczkę znalazłam. Mówię ci. Nie uwierzysz. Jakby ci to... O! Pamiętasz taką imprezę u Ryśka? No, 7 lat temu, tak. No. I tam był taki Marek. Marek. Krysiu, błagam cię. Marek. Jak to który? No ten taki, co kiedyś się tak na Monisie tak dziwnie spojrzał. No jak to kiedy? No w podstawówce no się tak spojrzał na nią. I ona wtedy myślała, że on ją tak bardzo kocha. Ale to się okazało, że on rozwolnienie miał, czy co? Dlatego on się tak spojrzał, no. No. No i pamiętasz? I ten Marek był z taką babką. No babka. No. I ta babka miała taką siostrę Klementynę. Klementynka, no. Pamiętasz, ta Klementynka przyszła na studniówkę w takiej czerwonej koszuleczce. No, coś ty. No, coś ty. No, coś ty. Może ja pominę ten fragment. No. I wiesz co? Ta, co ja u dzisiaj znalazłam, to zupełnie do tamtej niepodobna. Drzewne tony, drzewne dźwięki, przyszły marmur, wędzą głaz. Tylo wyciągniętej ręki, pani groszy złotych sto. Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grubby jakoś szło, już taki jestem. Zimny brań i dobrze mi z tym. Naucz mnie od nowa. Ciele rozmarzę.
pewnością wszystkie panie dobrze wiedzą, ale tak na wszelki wypadek przypomnijmy, jak to było od samego początku. Pan Bóg użył świeżości róży, lekkości liścia, aksamitu brzoskwini, spojrzenia sarny, płaczu chmury, wesołości promienia słonecznego, nieśmiałości zająca, próżności pawia, ale miękkości puchu i twardości diamentu, smaku miodu, okrucieństwa tygrysa, gdakania sujki i gruchania dołębia. A później wziął to wszystko dokładnie, wymieszał i ukształtował mnie tak. W imieniu wszystkich mężczyzn pragniemy złożyć naszym cudownym kobietom najpiękniejsze, płynące prosto z serca życzenia. Życzymy każdej z pań, drogie panie, abyście odnalazły w ciszy swoje myśli i marzenia. W otaczającym świecie radość istnienia, w kolorach, smakach i zapach wielkość natchnienia, a w sobie miłość. Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności i samych pięknych dni w życiu. Życzymy, by uśmiech zawsze rozpromieniał wasze twarze i byście zawsze czuły się doceniane. Drogie panie, dziękujemy wam, że czynicie ten świat piękniejszy i lepszy. Nie zapominamy, że 10 marca obchodzimy Dzień Mężczyzn. Z tej okazji pragnę złożyć wszystkim panom gorące życzenia. Zatem życzę niebanalnych wyzwań, ciętych ribos, mistrzowskich zagrań, wyjścia z każdej sytuacji, pomocnej dłoni, niezawieszającego się komputera, zasięgu w każdym miejscu, życzliwych sąsiadów, bujnej wyobraźni, końskiego zdrowia, podróży dookoła świata, recepty na szczęśliwe życie, wygodnych butów, szerokiej drogi, tylko szczerych komplementów, niskich podatków, punktualnych pociągów i oczywiście takiej ryby. Dziękujemy, że jesteście. Nosicie nas na rękach i obsypujecie kwiatami. Jeszcze raz, wszystkiego co najlepsze. No cóż, jesteśmy sobie potrzebni. Uzupełniamy się i kochamy. Nie tylko w Dzień Mężczyzn i Kobiet. I niech to nigdy nie mija. A przed państwem Mamma Mia!